Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zajmiemy się kuchnią, a właściwie ergonomią. Jak przygotować kuchnię, jeżeli jesteście na przykład w trakcie planowania lub wymiany kuchni, żeby nam bardzo dobrze służyła, bo nie tylko ładną mieć kuchnię, ale i fajnie przygotowaną pod to, co będziemy w niej robić. Także używamy tej naszej kuchni już ponad pół roku, sprawdza nam się bardzo dobrze i wiemy, że świetnie to przemyśleliśmy, nieskromnie mówiąc, ale naprawdę dobrze nam się jej używa, więc i wam chcemy to przekazać. Zapraszam na film. Zaczniemy od blatu, bo blat to jest najważniejsza według mnie część kuchni, bo ma być on wytrzymały, ma być ładny, bo każda baba chce, żeby był ładny, ma być przede wszystkim wygodny w użytkowaniu, ma się nie rysować, ma na nim nie widać śladów jakiegoś kurzu, pyłu, okruszków i przede wszystkim bardzo dobrze ma się go czyścić i nasz blat spełnia to wszystko w 100%. Nasz blat jest firmy Kronospan i zamawialiśmy go osobno od kuchni. Czyli kuchnię zamawialiśmy w IKEA, film wam dodaję tutaj i film o blacie stricte, ile kosztował, jak to wyglądało, też się tutaj wam się pojawia, więc tam was bardzo serdecznie odsyłam. A dzisiaj opowiem po dłuższym użytkowaniu, jak to wygląda. My robiliśmy go w strefie płyt Meyer i jak mówiliśmy wcześniej, jesteśmy mega zadowoleni z tego blatu. A dlaczego? To spójrzcie tutaj niżej. W praktyce, czyszczenie w praktyce, bo ktoś tu obślinił blat, nie powiem kto. Bardzo wiele pytań pojawiło się w ogóle o nasz blat i przede wszystkim o deseń tego blatu. Bo on, jak widzicie, on jest taki chropowaty, nie jest równy, to jest taka struktura kamienia i każdy się nabiera, że to faktycznie jest kamień. Ale pytałyście, czy zbiera się coś w tych, wiecie, załamaniach tutaj, czy łatwo to czyścić, czy nie zostaje jakiś osad. I nie zostaje tutaj absolutnie nic. Jeżeli odstawi się kubek mokry, od kawy uwalony, zostanie kółko, to bez problemu możemy je zmyć. Nie zostaje żaden ślad. Mieliśmy już do czynienia z innymi blatami, bo i mieszkaliśmy na innych mieszkaniach wynajmowanych i różnie z tym bywało. Czasami nawet blat odchodził z kubkiem. Poważnie, kolor blatu odchodził z kubkiem. A tutaj absolutnie nic się z tym nie dzieje, więc jeżeli martwicie się, jak jest utrzymanie czystości, czegoś takiego, to jest żadne to utrzymanie czystości. Dodatkowo nie widać tutaj żadnego kurzu. Wiecie, no nie jesteśmy w stanie cały czas myć blatu bez przerwy i ten kurz gdzieś tam się osadza, jak zaświeci słońce, to pod kątem to dość mocno widać. Tutaj absolutnie nie ma z tym problemu przez ten nierówny deseń kamienia i on, jak zobaczycie, to on też nie jest kolorystycznie idealnie taki sam, tylko tak jak kamień ma elementy ciemniejsze, jaśniejsze, co bardzo ułatwia sprzątanie i utrzymanie tych oblatów w dobrym stanie. Wiecie, nawet jak ktoś przyjdzie szybko, niespodziewanie, a gdzieś tam jest coś rozsypane, to to nie wali tak po oczach od razu. Blat się też nie rysuje od garnków, od czegoś tam, jakiś, nie wiem, położycie deskę, a przedtem były skrobane ziemniaki i został jakiś piach. Więc tutaj też ultra plus. I co? No nie mogę powiedzieć absolutnie nic złego na ten blat, bo jesteśmy nim zachwyceni. Raz, że wygląda bardzo ładnie. Dwa, my cały czas chcieliśmy, żeby ten blat miał ostre krawędzie, żeby z każdej strony wyglądał tak samo. I to też tutaj jest, więc tak jak planowaliśmy, żeby to wyglądało. Model blatu wyświetla wam się tutaj, żebym czegoś nie pomyliła. On jest marki Kronospan. Jak już mamy blat, no to na blacie mamy dwie bardzo ważne rzeczy, jaką jest płyta i kontakt. I kontakt, w ogóle z tym kontaktem to mieliśmy różnie, bo zanim go zamawialiśmy, to on jest składany z dwóch różnych kontaktów. Dlaczego? Zaraz wam powiem, na co zwrócić uwagę, jeżeli będziecie chcieli taki nablatowy, jak to się nazywa? Gniazdko? Nablatowy? No, gniazdko. Gniazdko nablatowe, nie? Chyba. Mhm.
Ono jest tutaj otwierane, mamy tutaj trzy kontakty. Myśmy na początku chcieli tutaj ładowanie USB, ale był niesamowity problem, więc jeżeli zamawiacie takie gniazdko sami sobie, to zwróćcie uwagę, czy ono jest kompletne, czy ma wszystkie podłączenia pod spód, bo my zamówiliśmy jedno gniazdko, które po prostu nie miało jakby tych bebechów od środka, czyli nie dało się go połączyć, bo trzeba było kupować jakieś osobno kondensatory, normalnie składanie modelu samolotu, więc uważajcie na aukcjach, żeby nie nabić się w butelkę tak jak my, bo my musieliśmy kupić dwa różne gniazdka i składać je w jedno. Najczęściej używanym gniazdkiem w kuchni jest właśnie to nablatowe. Czy mikser, czy blender, czy nie wiem, sokowirówka, czy cokolwiek innego, zawsze podłącza się tutaj i jest to, wiecie, bezpośrednio na blacie, więc jeżeli na przykład coś miksujemy i potrzebujemy wlać do garnka z zupą, czy czymś takim, to bez problemu możemy to zrobić. I jak już gniazdko mamy, no to skoro wlewamy coś do tej zupy, to płyta. My mamy płytę indukcyjną, podłączoną do prądu, która wykrywa nam garnek. Dla tych, którzy tam sama nie wiedziałam, co to jest tak do końca indukcja. I na tą płytę muszą być specjalne garnki w ogóle, nie? Musieliśmy wymienić wszystkie garnki, jakie mieliśmy, bo wszystkie były nie na indukcję. Więc zwróćcie też na to uwagę. Tak na przyszłość, jak kupujecie garnki, to niech będą na wszystko najlepiej. Ale się ze mnie sypie po prostu. Nie łupiesz. Kusz. Jeżeli musicie umiejscowić płytę na blacie, to pamiętajcie, żeby płyta była oddalona nieco od lodówki, jeżeli macie ją na przykład w ciągu. Że tutaj macie lodówkę, tutaj mamy płytę, to żeby one się jakoś nie stykały w bardzo bliskiej odległości. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli położycie garnek, to lodówka będzie Wam się obijać i po prostu ten garnek, no, będzie Wam ciężko usadowić na płycie. Dodatkowo płyta się grzeje. Grzeje się dość mocno i grzeje się od spodu, więc też musicie wziąć pod uwagę to, że lodówka ma chłodzić, nie grzać, więc grzanie jest jej niepotrzebne. I kładziemy go tak, żebyśmy z jednej strony mieli sporo blatu roboczego. Bo jeżeli położyłabym tą płytę tutaj, to wiecie, tutaj mam kawałek, więc generalnie jak coś kroję, to garnka już nie postawię, bo mam płytę, coś mi zawadza. Więc fajnie, jeżeli mamy dość duży plac i nic nam tutaj nie zasłania, a z drugiej strony mamy kawałek dodatkowy, że tak jak my mamy wyspę, a z drugiej strony, też mamy kawałek ze względu, jak coś wykipi, to nie zleci nam z wyspy. Jak potrzebuję coś odłożyć, bo tam mam zawalone, to mam to miejsce. Jak chcę położyć sól, cukier, cokolwiek, kładę ją z tej strony, bo tu już mam, załóżmy, rozwalone warzywa i pierdyliard innych rzeczy i żeby po prostu, wiecie, nie przenosić tego. Okap, bo skoro już okap. My tutaj mamy okap, który musiał wolno wisieć. Tutaj wybór jest nieco bardziej okrojony. I jeżeli dajecie okap, to sprawdźcie dokładnie, jak to wygląda, żeby ten okap był odpowiednio wysoko nad płytą, czy gazem, czy czymkolwiek, żebyście nie tłukli głową w niego, a żeby on dobrze zbierał. Bo zbyt wysoko osadzony okap nigdy nie będzie nam zbierał tak dobrze wszystkich oparów, smrodu i tak dalej, i tak dalej. Więc musicie tutaj znaleźć najlepsze rozwiązanie, żeby Wam się wygodnie gotowało, gdy mieszacie w garnku, bo jednak wchodzimy pod ten okap czasami, a jednocześnie, żeby on nie był aż tak wysoko, że wszystko wylatuje na całą kuchnię, a właściwie do okapu trochę taki ta-dam. Nasz okap nie jest podłączony do komina, my mamy okap na filtry. Ze względu na to, że nie chciało nam się podwieszać sufitu, cuda na kiju, no po prostu byłaby masakra, więc zdecydowaliśmy się na okap z filtrem. I tutaj od razu zrobimy taką recenzję, bo pewnie pojawią się pytania, jak to właściwie zbiera i czy pachnie w domu i tak dalej. Okap nigdy nie pozbiera nam 100% zapachu. Jeżeli się mylę i macie okap przemysłowy, to co innego. Zawsze gdzieś tam coś wyleci bokiem, zawsze gdzieś tam coś w domu będzie czuć, bo przecież gotujecie. My jesteśmy zadowoleni z tych filtrów, zbierają bardzo dobrze, nie osadza się nic. Wiecie, bo ten tłuszcz i coś tam też jest wciągany w okap, więc nic się nie osadza, bardzo dobrze filtruje powietrze. Ten okap ma dodatkowo coś takiego, że filtruje powietrze w całym pomieszczeniu po skończeniu gotowania, więc to też jest dość fajna sprawa. Jedno i drugie jest z firmy Electrolux i mamy opcję kompatybilną, więc jeżeli ja włączam garnek, znaczy płytę pod garnek, to okap automatycznie mi się włącza.
I dopasowuje opcję ssania do tego, jak mocno gotuje się na indukcji. Więc taki gadżet może być, nie musi. Niemniej, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego, no to jest taka możliwość połączyć jedno z drugim i mamy inteligentny dom. Jeżeli gotujemy, to potrzebujemy garnki, sztućce, patelnie i wszystko, wszystko, wszystko. Więc zapraszam Was tutaj bliżej, bo to już się znajduje z tej strony. Sporo pytań pojawiło się odnośnie czyszczenia płyty, czyszczenia zlewu, bo to jest wszystko czarne. I to będziemy robić w osobnym filmie, takie moje domowe lifehacki. Tutaj już nie będziemy się w to zagłębiać, bo chodzi to o tą samą ergonomię. Jeżeli już tutaj gotujemy, blat załatwiliśmy, że jest nam wszystko wygodnie, to potrzebujemy sztućce. I najlepszą szufladą na sztućce jest szuflada centralnie pod naszą płytą, gazem czy czym, co tam macie. Jeżeli jest taka możliwość, wiadomo. I tutaj mamy wszystkie sztućce poukładane, noże. Warto zwrócić uwagę, żeby nie robić czegoś takiego, że mamy ukrytą szufladę, tak jak mamy tutaj, że załóżmy pod wyspą macie szufladę, w której jeszcze macie sztućce dalej, bo to są dwie szuflady, które musicie otwierać non-stop po każdą łyżeczkę. W kolejnej szufladzie mamy następne przybory kuchenne typu warzechy, coś tam, one też są w miarę podzielone mniej więcej, żeby mi było łatwo. Mamy tutaj też sól, cukier, jakieś tam dodatki, które są potrzebne przy gotowaniu, ale główną szufladą z przyprawami jest cargo, które mamy obok i fajnie, jeżeli zrobicie sobie też takie przyprawy i to wszystko gdzieś w pobliżu. My mamy tutaj wszystkie przyprawy, sorry, ale tu się używa i tu się gotuje, więc jeżeli mamy coś na garnku, to możemy bez problemu sobie, wiecie, wyjąć daną rzecz, wsypać do garnka i z powrotem ją odłożyć. Tutaj też jest olej, ocet, sól, pieprz, wiecie, takie najpotrzebniejsze rzeczy, które są potrzebne do gotowania i musimy je mieć pod ręką. Tydzie, bo Marta poleciała, weźmiemy, jak zawsze. Garnki, bo jak już powiedziałam o sztućcach, to już zmieniłam myśl, ale najważniejsze są też tutaj garnki, bo pokazuję, że coś gotuję, a garnków nie mam. I garnki też mamy zaraz pod płytą, na samym dole w ostatniej szufladzie. I tutaj pokażę Wam taki fajny myk, bo garnki to jest jedno i tutaj mamy je mniej więcej posegregowane, ale niesamowicie fajną opcją jest, którą możecie u siebie wykorzystać, jest osobna szuflada, tym razem ukryta na pokrywki, bo pokrywki zawsze się gdzieś walają, przewracają. W dużej części teraz w garnkach robione są pokrywki szklane, więc one nie mogą się obijać, bo się nam po prostu w końcu potłuką. A tutaj mamy te pokrywki mniej więcej poukładane, do każdej jest dostęp, każdy garnek ma pokrywkę i jest to absolutnie schowane, a przede wszystkim zostaje to czyste, posprzątane i bez jakiegoś niepotrzebnego chaosu. Dobra, załatwiliśmy taki magiczny słupek tego wszystkiego, co potrzebujemy do gotowania. I każdy z Was słyszał o czymś takim jak trójkąt roboczy w kuchni. I trójkąt roboczy u nas to jest bieganie między płytą, lodówką, a zlewem. I to tworzy nam taki mniej więcej trójkąt. W międzyczasie wszędzie mamy blaty, gdzie można coś odłożyć. Bo na przykład, nie wiem, wyciągam coś, chcę wycedzić makaron, więc mam jeden krok, dwa, no dobra, dwa, żeby ten makaron wycedzić. W międzyczasie zaraz obok miałam durszlak, który sobie mogę wyciągnąć i ten makaron wycedzić, przełożyć go bez problemu na blat i załóżmy, że coś potrzebuję z lodówki. Więc też do tej lodówki mamy bezpośrednio bardzo łatwy dostęp. My mamy lodówkę wbudowaną i z drugiej strony jest zamrażarka, której jeszcze nie ma, ale kiedyś na pewno się pojawi. Więc zwróćcie uwagę, żeby w miarę możliwości zachować ten trójkąt, bo to jest naprawdę wygodne. Ważne, żeby wszędzie mieć te mniej więcej dwa kroki, wiecie, tutaj mamy dwa kroki, tutaj mamy jeden krok, przejdziemy do lodówki dwa kroki, więc fajnie jest mieć wygodę, przede wszystkim też swobodę, że dwie osoby mogą między sobą przechodzić i żadna się nie obija. I tutaj chcę zwrócić uwagę, ja wiem, doskonale wiem, że są kuchnie, w których jest to bardzo ciężko zachować. Nie wiem, załóżmy wąska kuchnia w bloku. Sami mieliśmy taką kuchnię, ale wiemy też, że nawet w wąskiej kuchni jesteśmy w stanie mniej więcej ten trójkąt zachować, mieć ten blat po obu stronach i wykorzystać te zasady. Więc no, tak mówiąc.
Mamy szafkę na przyprawy, która jest jako pierwsza zaraz obok płyty. Mamy szafkę na sztućce, która też jest zaraz pod płytą. Dodatkowo płyta jest zabezpieczona od spodu, zwróćcie na to uwagę, żeby jakieś kable nie zahaczały się o sztućce, więc to jest taka ważna informacja i tutaj od spodu takie coś jest w IKEA. Kolejne szuflady z jakimiś dodatkowymi rzeczami. Tutaj mamy garnki i pokrywki. No i oczywiście talerze, które też są, wiecie, bardzo blisko. Pod ręką mamy też chociażby podstawkę pod garnek, wagę i jakieś takie dodatkowe rzeczy, których się używa, ale niekoniecznie przez cały czas muszą być widoczne. Tutaj co jeszcze są? No też takie przybory do gotowania, dodatkowe papier, folia aluminiowa i tak dalej. Tutaj mamy jakieś dodatkowe rzeczy, które nie zmieściły się nigdzie indziej. Jak widzicie, to nie jest sama szuflada, ona ma też środki. My dostaliśmy to normalnie w IKEA, ale wiem, że można to dostać też w innych miejscach. Bardzo fajnie porządkują nam szufladę. Możemy sobie powkładać tutaj rzeczy, które normalnie by się walały. Możemy powkładać tutaj solniczkę, pieprzniczkę, która cały czas robi syf. A tak mamy wszystko w środku, w tym pojemniku i nic nam się, nie musimy sprzątać całej szuflady. Tutaj wszystkie kable też nam się zmieszczą w takim pojemniku, jeżeli chodzi o mikser czy blender. I jest posprzątane i wy się nie denerwujecie podczas wyjmowania czegokolwiek, więc istotne. Ostatnie dwie szuflady to są szuflady z wszystkimi kaszami, ryżami, makaronami i cuda na kiju, no to co potrzebujemy i czego używamy. Więc tutaj jest generalnie wszystko, co potrzebujemy, żeby zrobić obiad. A, i wszystkie szuflady są na domek, to też fajne. Przejdziemy do drugiej strony kuchni, która jest ważna, bardzo ważna. I mamy ją mniej więcej podzieloną na słupki robocze, tak to nazwę. Pierwsza część tej naszej kuchni to jest część, która jest najważniejsza, szczególnie rano. Dobra, tutaj mamy ekspres, czyli życiodajna machina z rana. Pod ekspresem zaraz mamy cukierniczkę, spijacz do mleka. Obok zaraz kubki, więc są bardzo blisko, nie trzeba ich nigdzie szukać. I tutaj też mam szufladę na jakieś plastikowe pojemniki, dodatkowe szklane rzeczy. I jeszcze więcej plastikowych pojemników. Ktoś kiedyś powiedział, że taka legenda głosiła, że można mieć plastikowe pojemniki wszystkie w jednym kolorze. Nie można próbować. Nie można. Nie można. Tutaj mamy mikrofalówkę, piekarnik. Obok mikrofalówki i piekarnika mamy miejsce, żeby na przykład wyjąć blaszkę tutaj, bądź możemy bezpośrednio przerzucić ją na wyspę i też mamy bardzo blisko, jeżeli blaszka jest gorąca. Zaraz pod piekarnikiem mamy blaszki, rękawice, która też jest potrzebna i mamy ją blisko. I tutaj mamy dodatkowo jeszcze robot kuchenny i patelnie, które nie zmieściły się. Następne to cargo i to jest cargo, które jest bardzo ważne, ponieważ tutaj są wszystkie jakieś tam rzeczy potrzebne do mycia i sprzątania. I ono jest zaraz obok kosza na śmieci, obok zmywarki, obok zlewu. Ja wiem, że jeżeli ktoś ma małe dzieci, to nie może sobie pozwolić na to, żeby kret był tak nisko. I kosze na śmieci. Kosze na śmieci jak w każdym polskim i niepolskim domu pod zlewem, co mnie zawsze tak się utarło. Kosze na śmieci mamy otwierane na nogę. I pewnie część się zastanawia, czy taki dynks gadżet sobie włożyć do kuchni, czy to jednak nie ma sensu. I po używaniu tego ponad pół roku powiem wam, że nie ma szans żyć bez tego. Ja chodzę i kopię w każdą szufladę, jak się zapomnę, bo to jest takie fajne. Jeżeli chcemy wyjąć coś ze zlewu, załóżmy go posprzątać, mamy mokre ręce, bez problemu możemy sobie to wrzucić do kosza, a nie musimy, wiecie, jeszcze jakoś próbować otworzyć szafki, więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. My mamy tutaj całą opcję segregacji i to również było dostępne w IKEA. I tutaj na górze mamy dodatkową półkę, gdzie są worki na śmieci, gdzie są części z Mami Bota, na przykład do mopowania. Jeszcze zlew, no to też zlew jest ważny ze względu na to, że ma dwie komory. Myśmy się zastanawiali, czy to jest sens mieć te dwie komory, czy jednak generalnie nie ma sensu tak do końca.
I powiem Wam, że gdybym zdecydowała się na jednokomorowy zlew, to bym żałowała. Obie komory bardzo często się wykorzystuje. Dlaczego? Bo na przykład chcemy wymyć warzywa, nie wiem, chociażby winogron. Mogę go tu bez problemu od razu wrzucić, gdy mam tutaj zawalone kubki, jakąś kawę, rozlane, bałagan. Więc ta komora generalnie jest taka warzywno-owocowa i tutaj albo do rozmrażania też służy, więc super. Dodatkowo jest tutaj ociekacz. Ociekacz jest ważną sprawą i ważne, żeby go mieć, bo nie wiem, chociażby wyciągniecie sobie te warzywa, owoce i chcecie gdzieś to odłożyć. Ścieka Wam to wszystko, więc żeby nie podkładać jakichś talerzy na blacie czy coś, po to jest właśnie odciekacz, żeby było nam wygodnie i żeby blat się po prostu nie zużywał. Kran. Kran, no dobra, nie jest sposób nie wspomnieć o kranie. Bo teraz pojawiło się bardzo dużo kranów, wiecie, tych ruchomych. Myśmy poszli trochę inaczej. Nie mamy nic wyjmowanego, tylko kran, który się rusza. I rusza się w całości. Dlaczego to jest fajne? Dlatego, że jak mam brudny zlew, to ja sobie mogę ten zlew po prostu omyć tym kranem bez problemu. On jest, wiecie, cały czas w ruchu. Ja już sobie nie wyobrażam, żeby nie było czegoś takiego. Dlaczego nie wzięliśmy tego wyjmowanego ze środka i zahaczanego? Odpowiedź jest jakże prosta. Po prostu byliśmy w każdym sklepie, gdzie były wyjmowane krany i zawsze on dyndał na dole. Zawsze coś się zepsuło i stwierdziliśmy, że pójdziemy w taką opcję, bo nawet jeżeli się kiedyś tam zepsuje, a przez pół roku jest szarpany na lewo i prawo i nic się z nim nie dzieje, to można wymienić samą tą końcówkę i nie ma z tym żadnego problemu. I jeżeli już mówimy o kranie, to jeszcze warto tak zaoszczędzić. To tak Wam przy okazji powiem. I na przykład płyn do mycia naczyń wlać do takiego pojemnika. Zużywa się go zdecydowanie mniej, nie jest taki obciapkany. Bez problemu możemy sobie go wyjąć na gąbkę. Odpowiednią ilość, nie za dużą, a tak chluśniem, bo chluśniem, jak mamy zwykły płyn do naczyń. I zazwyczaj on się kończy w przeciągu paru tygodni, a tutaj jest i jest i jest. Szok. Ostatnia rzecz. To zmywarka. No, zmywarka jak zmywarka, nikt sobie życia bez niej nie wyobraża, ale w przypadku tej zmywarki chciałam się skupić na tym, są brudne naczynia jak normalnie w zmywarce, że jeżeli otworzę sobie zmywarkę i jednocześnie otworzę sobie garnki, to nic mi się tutaj między sobą nie obija. I teraz, gdy chcę zamknąć zmywarkę, też nie uderzę o szafkę, więc to jest taka dobra sprawa, żeby sobie przemyśleć, jak nam się te będą sprzęty otwierać między sobą, co by na siebie nie nachodziły, a jeżeli już mają nachodzić, to w takim mniej inwazyjnym stopniu. Kuchnię mamy załatwioną, tutaj mamy jeszcze spiżarkę, jeżeli macie takie rozwiązanie, to warto, żebyście zwrócili uwagę, żeby spiżarka otwierała się nie w tą stronę, tylko w tą stronę na kuchnię, ale myśmy nie mieli już na to, tak było, jak tutaj przyszliśmy. I z drugiej strony wyspy, z racji, że wyspę mamy bardzo dużą, mamy dodatkowe szafki na przechowywanie rzeczy, których się rzadziej używa. W przodu są trzy hookery, które też są bardzo wygodne ze względu na to, że wyspa jest wysunięta i można bez problemu włożyć sobie pod nią nogi, więc to jest wygodne dla kogoś, kto tutaj może siedzieć. Dodatkowo z tej strony też mamy blat roboczy, bo z tej strony też można kroić, z tej strony też można cokolwiek przygotowywać, gdy ktoś gotuje po tamtej drugiej stronie, więc fajna sprawa. Cieszę się, że mamy wyspę, to było nasze marzenie i się udało je spełnić, także super. I to tyle właściwie w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja się z Wami żegnam i zachęcam do subskrybowania oraz wpadnięcia na główny kanał oraz na mojego Instagrama. Widzimy się już za niedługo. Do zobaczyska. Pa! Idę do lodówki. Tylko wróć. Nie siedź tam za długo. No dobra. No i ona jest przemyślana, no po prostu ja tak ją lubię, no. Okej, to teraz gotuj. Robimy kawę?